Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich na pierwszym wykładzie w ramach spotkań Karmelitanum. Temat, jakim się będziemy zajmowali w ramach tych wykładów, można by nazwać walka duchowa. I ta walka duchowa w tym wypadku dotyczy sfery zmagań się ze złym duchem. Będzie ona dotyczyła tego, w jaki sposób możemy się przed nim bronić, ale też powiem parę słów na temat tego, jaka rola jest tutaj złego ducha w naszym życiu duchowym, tak żeby jej zbytnio nie przeakcentować. W ramach mojego wykładu oprę się na dwóch rzeczach. Pierwsza, najważniejsza, żeby to było dobrze widać, to jest dokument odnowy w Duchu Świętym zatytułowany Posługa uwalniania. Jest on także przetłumaczony na język polski. Został wydany przez Komisję Doktrynalną Międzynarodowych Służb Katolickich Odnowy Charyzmatycznej. No, odnowa charyzmatyczna, czyli odnowa w Duchu Świętym. W 2017 roku minęło 50 lat, odkąd powstała katolicka odnowa w Duchu Świętym, czy też katolicka odnowa charyzmatyczna, jak to już brzmi, bardziej współczesna nazwa. I ruch ten postanowił niejako podsumować 50 lat swojej działalności na polu posługiwania modlitwą o uwolnienie. Tutaj oczywiście wszystkie terminy, którymi operuję, z biegiem czasu będą wyjaśnione precyzyjnie. Gdy odnowa postanowiła, że będzie chciała wydać dokument dotyczący modlitwy o uwolnienie, to najpierw zwróciła się do Kongregacji Nauki Wiary z prośbą o wytyczne, na czym oprzeć ten dokument, co powinno być w nim uwzględnione i tak dalej. Także takie te wytyczne otrzymała. Następnie komisja, ta międzynarodowa komisja składająca się z biblistów, z patrologów, z dogmatyków, uwzględniła wszystkie te elementy, które tutaj kongregacja wskazała i stworzyła dokument, opierając się przede wszystkim na Piśmie Świętym, na nauce Ojców Kościoła, a także na Magisterium Kościoła. Gdy ten dokument został już sfinalizowany, został przesłany do Kongregacji Nauki Wiary i tak jak jest tutaj zaznaczone w dokumencie, kongregacja odesłała ten dokument odnowie charyzmatycznej bez zastrzeżeń doktrynalnych. To znaczy, to wszystko, co w tym dokumencie jest zawarte od strony doktrynalnej, no bo to rzeczywiście Kościół od strony doktrynalnej tutaj przede wszystkim dba o to, żeby to było zgodne z nauką Kościoła, jest bezpieczną nauką. Nie można powiedzieć dokładnie, że to jest dokument Kościoła, bo jest to dokument katolickiej odnowy charyzmatycznej. Niemniej jest to dokument zaaprobowany przez Kościół według wytycznych doktrynalnych Kościoła i uznany, że jest wolny od błędów. Także tutaj możemy tym dokumentem śmiało się posługiwać i myślę, że to rzeczywiście jest takie, no, taki może nawet i milowy krok tutaj dla tych wszystkich, którzy działają duszpastersko na płaszczyźnie pomagania osobom, które w jakiś sposób są mocniej atakowane przez złego ducha. I dlatego ten dokument tutaj jest cenny. On porządkuje wiele rzeczy.
i myślę, że wprowadza dużo takiej jasności. Gdy były jakieś spory, w których ja uczestniczyłem, gdy rozważaliśmy pewne kwestie związane z walką duchową, to do końca nie wiedzieliśmy, jakie jest ostateczne stanowisko Kościoła w pewnych kwestiach. Tutaj ten dokument, myślę, że wiele rzeczy porządkuje, jest przejrzysty i dlatego myślę, że jest on rzeczywiście bardzo ważny. To jest takie pierwsze źródło dla mnie wiedzy, z którego korzystam. Drugie dotyczy mojego doświadczenia już osobistego od pewnie, no nie wiem dokładnie, od 8 czy od 9 lat jestem egzorcystą. Także mam jakieś doświadczenie w kwestii tej walki duchowej i na pewno ten dokument czytam też z perspektywy tych sytuacji, które mi samemu było dane przeżyć, tych różnych sytuacji, różnych osób, którym pomagałem ja, czy też pomagali inni, z którymi się zetknąłem. Także to jest jak gdyby takie drugie, praktyczne bardzo światło, które myślę, że tutaj dużo rzeczy, będę troszeczkę z tego korzystał. O tak. Mówimy o tym, w jaki sposób zły duch oddziałuje na człowieka. Na początku trzeba tutaj rozróżnić pewne takie podstawowe terminy, które pojawiają się w tym dokumencie i one jednocześnie porządkują nam tę sferę różnych form atakowania ze strony złego ducha, no, ludzi, nie tylko chrześcijan, ludzi. Wszyscy na pewno wiedzą, że taką najgorszą formą działania złego ducha, ona jest wyjątkowa i rzadka, to jest opętanie. Jest to pewna forma wpływu złego ducha i ona wymaga uroczystego egzorcyzmu, czy też egzorcyzmu wielkiego. I ten uroczysty egzorcyzm może odprawić tylko kapłan mianowany przez biskupa. Także egzorcysta przede wszystkim jest oddelegowanym do tego, żeby pomagać osobom opętanym albo, no powiedzmy, bardzo mocno dręczonym. Nie? Czyli te wszystkie skrajne przypadki, gdy trzeba posłużyć się rytuałem egzorcyzmu, to są dla egzorcysty. Potem są dwie inne takie formy oddziaływania złego ducha na człowieka. Pierwszą z nich jest związanie duchowe. To ten termin jeszcze będzie w przyszłości omówiony i wyjaśniony tak bardzo skrótowo. Związanie duchowe jest to związane z jakimiś obsesyjnymi myślami czy z jakimiś grzechami. Człowiek utracił pewną wolność działania w jakimś obszarze swojego życia, na przykład natrętne myśli samobójcze albo odczuwanie się jako gorszy w niektórych sytuacjach, mimo że nie ma jakichś tam realnych podstaw, albo przywiązanie do jakiegoś grzechu, mimo prowadzenia jakiegoś bardzo już głębokiego, wieloletniego życia duchowego. To jest związanie duchowe, czyli niemożność zerwania z pewnymi niekoniecznie grzesznymi postawami, ale z odczuciami, myślami, czasami postawami, no, w jakimś tam wąskim obszarze, rujnującymi ludzkie życie. To jest związanie duchowe. I potem druga forma takiego atakowania ze strony złego ducha to są dręczenia duchowe. To mogą być, powiedzmy, też i jakieś takie napaści ze strony złego ducha, na przykład sny jakieś takie, gdzie jest pełno krwi,
albo bardzo mocne odczucia lęku, na przykład gdy się jest w kościele, albo jakieś takie myśli, które człowieka bardzo mocno męczą, odczuwanie nagle nienawiści do kogoś bez podstaw. To są rzeczy, które będą omówione później, no, ale to tak, żebyście tutaj mieli jakikolwiek minimalny wgląd w te dwa terminy. I te dwie formy ataków ze strony złego ducha, oczywiście tutaj mogą być też i przyczyny czysto psychiczne, zupełnie inne, ale wśród takich odczuć, jakie ludzie mają, czy wśród takich zachowań, są i też takie, które są wywołane od złego ducha. Ja tutaj nie rozstrzygam, które są wywołane od złego ducha, a które nie. Niemniej wśród takich sytuacji zdarzają się rzeczywiście związania duchowe i dręczenia duchowe wywołane przez złe duchy. I gdy ma miejsce taka forma ataku, czy też działania ze strony złego ducha, nie jest wymagany egzorcyzm uroczysty, tylko stosuje się modlitwę o uwolnienie. To jest właśnie to, o czym przede wszystkim będę w tym dokumencie mówił. I jest to modlitwa o uwolnienie, oczywiście od wpływu szatana. I tę modlitwę, w przeciwieństwie do egzorcyzmu wielkiego czy też uroczystego, może odmawiać, czy też może tę modlitwę prowadzić każdy chrześcijanin, bo dostaliśmy taką władzę od Chrystusa, że możemy walczyć w imię Jezusa Chrystusa ze złym duchem. Także mogą to czynić osoby świeckie, mogą to czynić kapłani, nie egzorcyści. I można by powiedzieć, że taka modlitwa o uwolnienie ma charakter egzorcyzmu prywatnego. Dokument raczej stara się unikać terminu egzorcyzm prywatny czy egzorcyzm mały, a żeby nie powiedzieć, że modlitwa o uwolnienie jest egzorcyzmem, raczej dokument trzyma się terminu modlitwa o uwolnienie i będzie tutaj pewne zdystansowanie się do egzorcyzmu uroczystego. Ta kwestia też będzie wyjaśniona szczegółowiej. Także jest egzorcyzm prywatny i jest egzorcyzm uroczysty. Ten egzorcyzm prywatny to jest modlitwa o uwolnienie. Oczywiście są przeróżne modlitwy, czy też posługi, jakich się dokonuje w ramach odnowy charyzmatycznej, modlitwa wstawiennicza na przykład, no, gdy ktoś podejmuje się trudnego zadania, czy toczy jakąś walkę wewnętrzną, taka modlitwa ma na celu wzmocnić duchowo danego człowieka. Poza tym też jest modlitwa uzdrowienia i to też jest pewna posługa odnowy charyzmatycznej. To są takie modlitwy, z których możemy korzystać w ramach odnowy charyzmatycznej. Oczywiście modlitwy mogą mieć zupełnie jeszcze inne postacie, typu modlitwa uwielbienia, modlitwa prośby, modlitwa przebaczenia. Także są różne sposoby modlenia się. No, my będziemy dzisiaj będziemy generalnie mówili o tej modlitwie, o uwolnienie. I wreszcie ostatnia postać działania, czy też aktywności złego ducha w naszym życiu, to jest kuszenie. Jeżeli opętanie, dręczenie, czy też nękanie, no różnie to tam możemy nazwać, czy też związanie duchowe, to są takie formy już troszeczkę bardziej nadzwyczajne, tak, i możemy modlić się o to, żeby one ustały. Tak w przypadku kuszenie nigdy nie będzie nam zabrane. Możemy się modlić, żeby ono było mniejsze, to tak, żeby w nim wytrwać,
ale kuszeni no, będziemy do końca życia i jest to jakiś tam element naszej drogi do Boga. Także kuszenie nigdy nie ustanie. Dokument ten, którym się posługuje, do którego się odwołuje, generalnie, bo to są takie elementy teraz wprowadzające w te zagadnienia walki duchowej, generalnie tak analizuje sytuację duchową, w jakiej się aktualnie znajdujemy i stwierdza, że istnieją pewne takie podstawy w naszej cywilizacji, w naszym społeczeństwie. Nie chodzi o Polskę, tylko tak generalnie cywilizację zachodnią, chrześcijańską, do tego, że ten zły duch ma większą taką płaszczyznę działania, większą swobodę. To się przede wszystkim bierze z tego, że zły duch bazuje na ludzkich traumach. To można by tak powiedzieć, że działanie Pana Boga jest takie, które podnosi człowieka, wykorzystując jego jakieś tam zdolności, te rzeczy, które posiada, dobre je wzmacnia Pan Bóg i tym się posługuje, ażeby człowieka podnieść. Tak zły duch jest oczywiście jest złym duchem, jest perfidnym duchem. On posługuje się naszymi traumami. Oczywiście i posługuje się naszymi wadami i tak dalej, nie? Ale tutaj traumy odgrywają szczególną rolę, bo trauma to jest takie miejsce poprzez jakieś wydarzenia w naszym życiu, gdzie jesteśmy słabsi, gdzie jesteśmy bardziej otwarci na zranienia i zły duch w te traumy wchodzi, żeby je wykorzystać na swoją korzyść, mamiąc człowieka, że w jakiś sposób będzie chciał mu tę traumę pomóc przezwyciężyć, ale tak naprawdę go przez tę traumę pogrążyć. Skąd jest płynie to przeświadczenie, że mamy tutaj więcej tych traum, czy też w czasach aktualnych tych traum jest dużo. No choćby to się bierze stąd, jak tutaj w dokumencie jest sformułowane, mniej niż połowa dzieci na świecie mieszka z obojgiem rodziców. To na pewno jest pewną pożywką dla złego ducha, dlatego że człowiek się czuje mniej kochany, gdy nie mieszka w pełnej rodzinie i zły duch to wykorzystuje. Jeżeli mieszka się z jednym z rodziców, to dziecko może czuć się niepełnowartościowe i na tym braku poczucia wartości zły duch może żerować, próbując w człowieku albo wzniecić na przykład kompleksy jeszcze głębsze, pogłębić to poczucie odrzucenia, oczywiście tutaj posługując się kłamstwem, albo też wzbudzając w człowieku agresję. No, różni ludzie różnie reagują na różne traumy, ale tutaj może zły duch ma jakąś taką naturalną podstawę, żeby w to życie ludzkie wejść. I to jest jeden z powodów, dla których ten zły duch ma jakiś taki może i większy dostęp do nas aktualnie. Druga rzecz jest związana z tym, że no my już jesteśmy na takim etapie jak gdyby tej świadomości, że istnieje coś takiego jak opętanie, że są egzorcyści, można się do nich zwrócić z prośbą o pomoc, żeby oni uwolnili nas od, gdy jesteśmy przeświadczeni, że ten zły duch jakoś nas tutaj dopada. Ale no, egzorcysta przede wszystkim jest do odprawiania egzorcyzmów nad osobami opętanymi. W rytuale dla egzorcystów jest mowa, że egzorcyzm można odprawić nad osobą opętaną i trzeba mieć moralną pewność,
Czyli no jakieś takie głębokie przekonanie, że tutaj może być rzeczywiście działanie złego ducha. A są przecież sytuacje, które wspomniałem wcześniej, czyli sytuacje związania duchowego albo sytuacje dręczenia, które nie są opętaniem, ale jednak są formami jakiegoś mocnego lub słabszego oddziaływania złego ducha na człowieka. I taka osoba szuka kontaktu z egzorcystą, no bo dobrze jej się kojarzy, że egzorcysta, no to jest ten, który walczy ze złym duchem, a egzorcysta mówi, no słuchaj, to nie jest coś, co się kwalifikuje na egzorcyzm. No i taka biedna osoba nie wie, co ma zrobić ze sobą, więc idzie do wróżki, idzie do szamana, idzie do jakiegoś tam maga, do świeckiego egzorcysty, który no, zapewnia ją, że będzie walczył ze złym duchem i tego złego ducha odgoni. Nie ma jak gdyby takiej świadomości jeszcze rozwiniętej w Kościele, że można w Kościele znaleźć inną formę pomocy oprócz w walce ze złym duchem, oprócz egzorcyzmu. I tą formą pomocy jest właśnie modlitwa o uwolnienie. Także gdy już się ma świadomość, że można korzystać z tej modlitwy o uwolnienie, no to na pewno jest taki bardzo pozytywny przekaz ze strony Kościoła, że tutaj jak czujemy się atakowani ze strony złego ducha, to niekoniecznie musimy iść do egzorcysty. Egzorcystów jest, wiemy, za mało, często są przeciążeni i nie chcą się zajmować tymi lżejszymi sytuacjami, przypadkami i wtedy można korzystać z tej modlitwy o uwolnienie. Tę modlitwę o uwolnienie w diecezjach pełnią różne grupy modlitewne, niekoniecznie grupy charyzmatyczne, chociaż ta modlitwa o uwolnienie wyrosła na gruncie grup charyzmatycznych i te grupy mogą rzeczywiście pomóc. Ja o tym będę jeszcze wspominał. Najlepiej korzystać z grup, które mają pozwolenie biskupa na prowadzenie tego typu modlitw. U nas w diecezji takie grupy są w Poznaniu, w naszej archidiecezji i najbezpieczniej korzystać z takich grup. Skąd to się wzięło, że się pojawiła w ramach odnowy w Duchu Świętym modlitwa o uwolnienie? Wiąże to się z tym, że modlitwa, którą praktykowano w odnowie w Duchu Świętym, modlitwę o uzdrowienie, czasami odnosiło się wrażenie, że jest jakaś przeszkoda inna w tym człowieku, że ten człowiek nie może być uzdrowiony. No, czasami nie ma oczywiście woli Boga, ażeby dany człowiek był uzdrowiony. Natomiast czasami stwierdzano, że powód jest inny, aniżeli jakiś dopust Boży, żeby jednak dana osoba była chora. I stwierdzono to na podstawie doświadczenia. 50 lat pracy tego typu no, na pewno dało bardzo dużo doświadczeń. Stwierdzono, że dana choroba wynika z tego, że ta osoba otworzyła się jakoś na złego ducha. I skutkiem tej bliskości tego ducha jest ta choroba. Więc najpierw trzeba uwolnić daną osobę od tej więzi ze złym duchem, a potem było możliwe uzdrowienie tego człowieka. Jak, o ile pamiętam, w tym dokumencie jest sformułowane, że tak naprawdę no to pierwsi byli katolicy, którzy posługiwali modlitwą tutaj o uwolnienie. Potem pojawiła się ta modlitwa u protestantów. Było sporo na pewno wypaczeń, sporo nadużyć. Te 50 lat pozwoliło odnowie charyzmatycznej usystematyzować to doświadczenie, które zdobyto i przedstawić
taką jasną doktrynę. Teraz tak troszeczkę bardziej zawężę obszar, w którym będziemy się poruszać w czasie tych konferencji. Mówiłem o tym, że nad opętanymi modlą się egzorcyści, posługując się rytuałem egzorcysty, egzorcyzmu wielkiego. To musi być kapłan mianowany przez biskupa. I czym się charakteryzuje ta modlitwa egzorcyzmu uroczystego? Otóż jest to modlitwa publiczna Kościoła. Co to znaczy, że to jest modlitwa Kościoła? To znaczy, że to jest modlitwa całego Kościoła. To znaczy, że to jest modlitwa oficjalna Kościoła. Taką modlitwą oficjalną Kościoła jest brewiarz, msza święta, sakramenty. To, że jest to modlitwa publiczna Kościoła, nie oznacza, że się ją odprawia publicznie. Brewiarz, gdy jest odmawiany, czy msza święta jest odprawiana publicznie. Natomiast cechą odprawiania tej publicznej modlitwy Kościoła, jaką jest egzorcyzm, jest to, że się ją odmawia w małym kręgu ludzi. To się wiąże z tym, że ta osoba, którą się egzorcyzmuje, na pewno jest czasami bardzo upokorzona w czasie tej modlitwy i na pewno bardzo by sobie nie życzyła, ażeby ktoś ją w takiej sytuacji obserwował. Poza tym czasami zły duch wypowiada pewne rzeczy, które nic nie wnoszą tak naprawdę, ale tutaj ciekawskość ludzi jest duża. To są rzeczy intymne i dlatego ich się publicznie tutaj nie dokonuje i Kościół zakazuje publicznego odprawiania egzorcyzmów. Skuteczność egzorcyzmu wynika z tego, że jest to modlitwa całego Kościoła i Chrystusa. Także nie ma aż tak wielkiej roli tutaj świętość kapłana. Czasami ci opętani szukają lepszego egzorcysty, ale to jest na pewno niewłaściwe podejście, bo to jest modlitwa publiczna Kościoła, czyli jej skuteczność zależy w dużej mierze od tego, jak Kościół się modli. Tematyka egzorcyzmów sporadycznie się będzie pojawiała w tych konferencjach. Bardziej skupimy się na drugiej formie walki ze złym duchem, jakim jest modlitwa o uwolnienie, czyli powiedzmy terminologia tylko dla porównania, której będę unikał w czasie tych konferencji, na egzorcyzmie prywatnym. Czym się charakteryzuje ten egzorcyzm prywatny, który możemy też tak w uproszczeniu nazwać małym egzorcyzmem? Jest to modlitwa prywatna, nie publiczna. Jest to modlitwa prywatna i w dużej mierze zależy od spójności tej osoby, która posługuje się tą modlitwą. Także to nie jest modlitwa z ramienia Kościoła. Nie jest ktoś mianowany przez Kościół. Nie ma ministra, jak gdyby, mianowanego przez Kościół. Także to nie jest modlitwa całej instytucji. To na pewno jest modlitwa jakoś w Kościele. Ale ona nie ma charakteru takiego urzędowego. Stąd też i jest troszeczkę inny charakter tej modlitwy. Dużo tutaj też na pewno zawsze zależy od tego, na ile ta osoba, która przychodzi, na ile jest gotowa. I o tej formie modlitwy będę przede wszystkim mówił w czasie tych konferencji. To było tytułem wstępu i teraz przechodzimy już bardziej do
takich treści merytorycznych. Władza Chrystusa i Jego uczniów nad szatanem. Chrystus ma władzę nad szatanem oczywiście i my jako ochrzczeni otrzymaliśmy tę władzę od Chrystusa. Kim jest szatan? Szatan po hebrajsku satan i oznacza ten termin przeciwnika albo oskarżyciela. W języku greckim odpowiednikiem słowa satan hebrajskiego jest diabolos, diabeł, i on oznacza w tym wypadku oszczerca. Przeciwnik, oskarżyciel, oszczerca. No to się bierze z tego, że zły duch nas, gdy kusi nas do złego, to nas okłamuje. No taka jest jego strategia. Trochę prawdy, trochę fałszu. Natomiast gdy ulegniemy pokusie, to nas oskarża przed nami samymi. Wzbudza w nas myśli przeciwko nam samym i oskarża nas przed Bogiem. Także to jest oszczerca. Kłamca. Dokument stwierdza, że zasadniczo są takie jak gdyby trzy płaszczyzny oddziaływania złego ducha na nas. Pierwsza to jest jego bezpośrednie działanie, na przykład gdy nas kusi. No, to jest taka forma, która nie ustanie do końca życia. Bywają sytuacje, że daje nam odczuć bezpośrednio swoją obecność. To są rzadkie sytuacje, gdy się doświadcza jego bezpośredniego oddziaływania, ale nie są aż tak rzadkie, jak to się powszechnie przypuszcza. Są rzeczywiście takie momenty. Potem zły duch atakuje, to było bezpośrednio. Potem atakuje nas pośrednio przez innych ludzi. I dokonuje się to przez cudze wady. Powiedzmy, jak ktoś ma bardzo zazdrosnego współmałżonka, to zły duch posługuje się tą zazdrością, chorobliwą zazdrością współmałżonka i jak gdyby wlewa, no, bo ten człowiek ma jakąś słabość do zazdrości i wlewa dodatkowe myśli potęgujące tę zazdrość w człowieku, w tym współmałżonku, i w ten sposób szatan może na nas się mścić, może nas atakować, upokarzać. Ja pamiętam, to tak powiem w takiej formie troszeczkę anegdoty związanej z moim życiem. To było akurat związane z jakimś tam egzorcyzmem. Dałem komuś do picia wodę, no bo ta osoba prosiła. I potem ta osoba tę wodę wypluła. I wypluła na taboret, na którym siedziałem. I powiedzmy, to no, taka sytuacja komiczna, powiedzmy. I w oczach tej osoby zobaczyłem taki uśmieszek, takiego, powiedzmy, kogoś, kto psikusa zrobił, ale to taka, powiedzmy, radocha w tych oczach, że mu się udało tej osobie takiego psikusa zrobić. I powiedzmy, rzecz taka najciekawsza. Ja, powiedzmy, lubię żartować. I czasami mam świadomość, że w tych moich żartach przesadzam, no bo chcę tam, żeby była śmieszna sytuacja, i przesadzam w tych sytuacjach, przypuszczalnie upokarzając kogoś, no nieświadomie, ale to jest jakaś taka moja słabość czasami. I to, co zobaczyłem, że w tych oczach tej osoby, jak zobaczyłem tą radość, że ja jak gdybym w tych oczach odnalazł mój stan ducha, gdy czasami komuś chciałem żartobliwie dokuczyć. Ale pewnie no, to były takie żarty przesadzone. Jak gdyby sobie uświadomiłem, że przez tę moją słabość, żeby tutaj żartować z kogoś,
czasami kogoś mogłem upokorzyć, świadomie lub nieświadomie, ale to było działanie złego ducha, który posłużył się moją słabością, żeby kogoś zaatakować. Także trzeba mieć też samemu świadomość, że zły duch czasami posługuje się naszymi słabościami, żeby w kogoś uderzyć. Ale taką drogą, która otwiera nas na działanie złego ducha, żeby stać się jego narzędziem, są nasze wady. Albo chęć kontroli na przykład nad kimś, jak ktoś ma słabość do tego, to kogoś drugiego może zadręczyć. I w tę słabość może wchodzić zły duch i rzeczywiście tego drugiego człowieka sponiewierać. Ale właśnie tutaj ta brama to jest ludzka wada. I w końcu trzeci sposób atakowania złego ducha to przez struktury społeczne. Przez prawodawstwo, na przykład prawodawstwo przyznające kobietom prawo do zabijania dzieci własnych. To oczywiście wszystko jest sformułowane inaczej w prawodawstwie. Nie? W tym jest nacisk na godność kobiety, na wolność kobiety, na samostanowienie kobiety, ale efekt jest taki, że są zabijani najsłabsi, są zabijani ludzie. I to jest działanie złego ducha przez społeczeństwo. Grzech jakiś społeczny. Wcześniej takim grzechem społecznym na przykład było niewolnictwo. Wszystko było prawnie usankcjonowane, ale w ramach istniejącego prawodawstwa jedni ludzie niewolili innych, zniewalali innych. I to było upokarzanie innych, to było nieludzkie traktowanie innych, bo traktowano ich jako niewolników. I ta struktura społeczna, jaką jest niewolnictwo, była takim narzędziem, przez które szatan niszczył ludzi, upokarzał ludzi. Szatan zawsze nienawidzi tego, co jest dziełem Bożym, czyli każdego człowieka, więc w jakikolwiek sposób może kogokolwiek dotknąć, to on często chce z tego korzystać. I w tym wypadku rzeczą pomocną są te wspomniane struktury społeczne. Teraz przejdziemy do Chrystusa i tego, jaki sposób on widział swoją rolę w walce z szatanem. W pierwszym liście świętego Jana 3:8 czytamy, że Chrystus mówi o sobie: Syn Człowieczy objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Co to są dzieła diabła? Pierwsze dzieło diabła to jest grzech. I Chrystus uwalnia od grzechu, przebacza grzechy. I przez to uwalnia nas od śmierci wiecznej, od potępienia. To jest jedno z dzieł złego ducha. I oczywiście złego ducha. Idziemy do spowiedzi, zeznajemy tego przebaczenia. I to się dokonuje dzięki Chrystusowi. Ale jeszcze jest inne dzieło diabła, o którym rzadko się mówi, to jest wpływ złego ducha. I on niekoniecznie jest związany z grzechem. Mogą być choroby wywołane przez złego ducha, może być zniewolenie podtrzymywane przez złego ducha, mogą być złe myśli, opętania, dręczenia. To nie wszystko musi być zawinione nawet. Ktoś, powiedzmy, był zaprowadzony jako małe dziecko do znachora i przez to babka czy matka, która zaprowadziła do znachora, otworzyła to dziecko na wpływ złego ducha. Nie ma grzechu tego dziecka, ale jest otwarcie dokonane przez kogoś, kto to dziecko zaprowadził. I to jest dzieło diabła. I on przez to, że to dziecko było u tego znachora, który często posługuje się władzą diabelską, żeby coś tam zrobić, niby dobrego, ale w sumie na koniec to jest coś złego, to ta osoba jest potem
może być otwarta na złego ducha. Nie ma grzechu, ale jest otwarcie. I to jest wpływ złego ducha. I Chrystus przyszedł także, żeby od tego uwolnić. Od tego typu wpływów. Także to też jest dzieło diabła. Powiedzmy, jeżeli niewolnictwo z biegiem czasu pod wpływem nauki Kościoła zostało zniesione, to jest skutek nauczania Ewangelii, że wszyscy ludzie są równi i to jest przełamanie, zniszczenie dzieła diabła, wpływów diabła na ludzi, jeden z takich przejawów. Także trzeba tutaj rozróżnić. Jedną rzeczą jest grzech i od niego się uwalniamy na spowiedzi, ale jest jeszcze jakiś inny, może być inny dodatkowy wpływ niezwiązany z grzechem. Także tutaj spowiedź w tym wypadku może okazać się za mało, ażeby uniknąć tego typu wpływu. Pismo Święte bardzo jasno pokazuje, że Chrystus ostatecznie pokonał szatana i przesądził o jego ostatecznym upadku. I Chrystus to mówi bardzo jednoznacznie, gdy wyrzuca złe duchy, co było bardzo charakterystyczne dla jego działania, to Chrystus komentuje to w ten sposób. Jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was Królestwo Boże. To jest Łukasz 11:20. Czyli takim znakiem tego, że zaczęło się panowanie Boże, bo to Chrystus ustanawia panowanie Boże, czyli Ewangelię, dobra nowina się zaczyna, że następuje teraz działanie Pana Boga i przejawem tego jest uwalnianie opętanych, to Chrystus interpretuje to w ten sposób, że to jest znak przyjścia Królestwa Bożego. Królestwo Boże oznacza wolność od wpływu złego ducha. I na przykład w Dziejach Apostolskich słyszymy, święty Łukasz komentuje działanie Chrystusa, przeszedł on czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Także Chrystus ma pełną władzę nad złym duchem i uwalnia ludzi od jego wpływu. Także powiedzmy, Chrystus, gdy naucza o Królestwie Bożym, to mówi, że nastają teraz nowe czasy. Nastaje teraz panowanie Boga. Panowanie Boga, który jest miłością i który kocha ludzi i który chce ich podnieść z ich niedoli. Jednym z elementów tej niedoli jest między innymi bycie pod tutaj jakimś panowaniem diabła i Chrystus, uwalniając ludzi z różnych form zależności od złego ducha, krzewi Królestwo Boże, pokazuje, że to Bóg panuje, a nie zły duch. I możemy tutaj odnieść się do takiego przykładu z Ewangelii Marka 5:1-20, gdy człowiek jest opętany od legiona, jest uwolniony od legiona, demon, który nazywał się legion, zostaje z tego człowieka usunięty. Ale to, co jest może takie instruujące, to to, w jaki sposób zły duch traktuje człowieka. Jak się przyjrzymy temu opisowi, który jest zamieszczony w tej Ewangelii, to widzimy, ten człowiek, który jest opętany przez złego ducha, co on robi? Niszczy siebie, mieszka pośród grobów, nienawiść wobec siebie samego, wściekłość, rozpacz. To jest działanie złego ducha w tym człowieku. I Chrystus go z tego uwalnia. To jest władza, jaką ma Chrystus, Bóg, nad złym duchem. Ta władza jest absolutna. Także
Gdy ten człowiek jest uwolniony, wraca do zdrowych zmysłów, to wszystko, co go upokarzało, zostaje mu zabrane. No, ale to myślę, warto pamiętać, bo czasami taka strategia złego ducha jest, żeby przedstawiać się jako ktoś dobry, kto wysłuchuje próśb, kto daje człowiekowi to, co chce, z tych rzeczy takich namacalnych, doraźnych, doczesnych. On to niektóre rzeczy może człowiekowi dać, ale tak naprawdę on chce człowieka zabić, chce człowieka zniszczyć, bo zły duch urąga, kiedy tylko może, Bogu. Jesteśmy dziełem Boga i jego celem jest obrażanie Boga. I jak nas atakuje, to on w ten sposób Boga obraża, bo niszczy jego dzieło. Także zły duch przede wszystkim chce nas zniszczyć i zabić. Gdyby miał pozwolenie, gdyby nie było ochrony ze strony Pana Boga, to on by całą ludzkość zniszczył, bo jesteśmy dziełem Boga. Także tutaj wchodzenie w jakikolwiek pakt ze złym duchem, jakikolwiek częściowy, to jest po prostu od razu spisanie się na straty, mimo doraźnych, jakichś krótkotrwałych korzyści. Maria Magdalena, drugi taki przykład, o której dowiadujemy się, że w Ewangelii Marka 9:20, że była uwolniona spod wpływu 7 złych duchów i ta, gdy jest wolna, od razu staje się uczennicą Chrystusa, tak jak ten zniewolony z Gerazy, który był zniewolony przez Legiona, od razu chciał być uczniem Chrystusa. Chrystus ma inny plan wobec niego. Maria Magdalena zostaje uczennicą Chrystusa i potem jest tą, która towarzyszy mu do końca, jest pierwszą, która zobaczyła zmartwychwstałego Chrystusa. Także te wszystkie opisy pokazują jednoznacznie, że demony wobec Chrystusa są bezbronne. To on jest Bogiem, on rozdaje karty, a nie one. No dobrze, myślę, że to na tyle. Zapraszam na wstępnie, już na drugą część wykładu. Dziękuję, z Bogiem.